Hej ekipa, witam was serdecznie w staniu, witam was w Turm Oil. Kontynuujemy naszą rozgrywkę, kontynuujemy nasze podbijanie Dzikiego Zachodu. W tym momencie bierzemy się za licytację działek. Pisaliście mi też w komentarzach, że jeżeli działki między sobą jakoś sąsiadują, to mają lepsze złoża, czyli duże złoża, dużo diamentów. I powiem wam szczerze, nie wiem. Nie wiem jak z tymi diamentami, nie wiem jak to jest tu oznaczone, czy te działki faktycznie mają diamenty. Może, a może nie. W każdym razie tutaj nie widzę diamentów, tu nie widzę diamentów, ani tu nie widzę diamentów. Natomiast tu pełno jest diamentów. Czyli co, oni wszyscy zebrali diamenty, a ja o tym nie wiem. To jest trochę takie, okej, o co chodzi, no nie. No ale dobra, w takim razie ja spróbuję zalicytować tą działkę, oni się tam biją, a ja spróbuję zalicytować tą działkę, o, oni tam się sobie w tamte rejony biorę, ja biorę tą i sądzę, że pójdę w tym kierunku, zobaczymy jak na tym wyjdę. Mamy do dyspozycji jeszcze 53 tysiące, powiem wam szczerze, po ostatnich przygodach jestem mocno zadowolony. Nie, tylko to już łama diament. Okej, sądzę, że skoro mam tyle kasy, w końcu ostatecznie kupię sobie ten skaner. Ale zanim to kupię, to jeszcze skoczę tutaj, czy ono. Mamy cenę poniżej, powyżej 84 i tutaj mamy za wylewanie, czy nie, to jest za kredyt. Więc kredytu nie biorę, biorę sobie skaner za 30 tysięcy. Nie wiem, czy to będzie dobre. Nie wiem, czy skaner mnie znowu nie pogrąży, kolejny zakup, czegoś takiego, ale spróbuję. Dwa rodzaje skanerów? Serio? O nie, to wy mi tak robicie. 15, 23, dobra, kupuję. Jeszcze trzeci rodzaj? No nie, no nie, nie. To jest nie fajne, to jest nie fair. Ale dobra, wziąłem, kupiłem, stało się. Dobra, mam dwa rodzaje. Mam 57 kompletów na workshop, ciekawe. Daisy, Joshua i tutaj. Blanche w ogóle najgorzej stoi z tymi zakupami. Tutaj widzę Daisy, spoko. Ci nawet nie mają dwie tła przeciwko kamieniowi. Interesujące. Dlaczego tak? Nie wiem. Dobra, ale nie przedłużamy. Idziemy kopać, moi drodzy. Idziemy kopać i szukać. Może się uda tym razem diament. Jeden i drugi szukający. Już szukam pod R-ką, ustawiam. I szybciej, szybciej, szybciej przetwarzamy. No, dawać. O, już kolega znalazł, super, rewelacja. Już w takim razie kopiemy, kopiemy. Mam nadzieję, że ten skaner też będzie coś wart, bo to wiecie. O, tu też mamy, o jak fajnie złoża. Szybko poznajdowali, bardzo cieszę. Tylko tak pytanie, na jakiej głębokości to złoża będą? Czy to będzie bardzo głęboko? Ja muszę się kopać. A nie, tu już widzę, złoże jest. O, tutaj, o, minimalnie. A prawie się wykopałem stąd. Dobra, super, $57, więc tutaj sprzedajemy od razu tutaj te złoża, tutaj trzeba jak najbardziej szybko to złoże wykopać i zhandlować, bo cena jest zacna. Uuu, tu też jest piękne złoże, proszę bardzo, tutaj ogarniamy, oba terytoria bardzo fajne, bardzo tutaj owocne, a ja oczywiście tutaj będę wysyłał kreciki, żeby szukały mi diamentów. Skoro faktycznie te diamenty tak płytko są, może coś z tego wywalczymy lepiej. Zobaczymy zresztą. Dobra, kolejny wagon. Trzeba tutaj kolejny wagon ogarniać, żeby tutaj jak najlepsza sprzedaż była tego. $34. No cena jest zacna, trzeba przyznać, cena jest zacna. Tylko pytanie, okej, 750, super, mogę teraz, o, i widzicie, trzy powozy i ściągają nam wszystko, co tutaj jest. A jak miło. A ja do tego jeszcze sobie dokupię tank, który postawię tutaj, bo $8 już mi nie satysfakcjonuje, niech oni tutaj zbierają. Natomiast, jak to teraz kwestia wygląda tego skanera? Skaner działa w sposób następujący, trzymam i łobudu odsłaniam dany obszar, dane terytorium. Jakie złoże ropy! O nie, ja tutaj mam się nie przekopać. Haha, nie, nie ma głupich. Ale się wbiłem. Idealnie, że wręcz ja. Wiecie co? Wiecie co ja wam powiem? No to jest złoże, to jest żyła, naprawdę. Tylko teraz potrzeba nam kasy. To jest najgorsze to, że nam potrzeba teraz mega, mega, mega kas. A ja tej kasy nie mam, jak na złość. No. Ruchy. Cena. Halo, cena do góry, niech rośnie. Czy ktoś mi coś zaoferuje? Nic.
Tutaj cena rośnie, dobra. 58, trzeba wyprzedać. Bo już chyba nic więcej nie wyciągniemy z prawego. No nie, tanieje. Kurczę, ale złomy. Dobra. To ja tutaj w to złoże muszę mocno zainwestować. I tutaj chyba tanka drugiego postawić. Bo ewidentnie tu jest naprawdę warto to. Dobra, w takim razie, skoro tak to działa, to spróbujmy. A, 105, wow, całe 105. Choć faktem, no dobra, nie ma diamentów. Nie udało się tym razem i zeszliśmy całkowicie na zero, słuchajcie. Nie mamy. Okej, tutaj cena rośnie do góry, dobrze. Chociaż tyle dobrego. To może jeszcze, ja się jeszcze wstrzymam, bo póki co mamy jeszcze gdzieś zbierać. Składować, 18, 20. Cena może się jeszcze wzrośnie, jeszcze. Już zwolni, okej, już zwolniła. Już nie wzrasta, nie, czy min 36. I już wiem, że raczej 40 to ja nie przebiję. To już jest na pewno. To mam informację. Puszczę jeszcze ze dwa krety w te rejony. Może te krety w końcu mi zaprocentują i dadzą jakieś złoża. Puszczę jeszcze tego kolesia ze skanem. Może coś też znajdzie. Fajnie by było. Mógłbym wóz kolejny. Nie, wóz kolejny bez sensu. Po co mi kolejny wóz? Przecież tutaj muszę to na tym, co teraz mam. I tak co się wyrabiają. Nie ma sensu. Szukać mi diamenty, dziady. Taki upgrade miał być fajny, że tutaj będą diamenty w ogóle i w szczególe. A tu co? Nie ma nic. Dobra, ładny zarobek, dolar 20, ładny zarobek. Trzeba przyznać, że na ładnie zarabiamy. Tylko właśnie to jest to, że oni nie zbierają. No właśnie, oni nie zbierają bezpośrednio stanków. Szkoda, że nie można decydować. Właśnie taka opcja byłby mi się naprawdę siadła. Żeby decydować o tym, że właśnie w tym momencie ma lecieć sprzedać. Dobra, tutaj spada ta cena znowu. Dobra, znowu nie będę miał zarobku. Tutaj może wyślę. O, i tutaj też widzicie. I tu już kolejne złoże, jak miło. No i co? Kreciki, moje drogie kreciki. Miały być diamenty, a diamentów jak nie było, tak nie ma. Naprawdę. Jestem załamany wręcz. Szukam tych diamentów, szukam, ale nic nie widzę. No halo, tu. Wyciągać. Co to ma być? Ojeju, naprawdę tak tutaj ze mnie robicie, w bambuko mi próbujecie zrobić? No nie, kolejny tank. Proszę tutaj, proszę tu ogarniać, nie ma tak. Ceny ja rozumiem, że są niskie, ale to nie po, żeby mnie tutaj powodować nadciśnienie. Oż wy. Spróbujemy skaner puścić tutaj gdzieś? Może jakiś diament się odkryje? O, kolejne złoże, dobra, widzę kolejne złoże. Kopię się. Już kopię się, dobra, dobrze, to jednak kret to kret. Nie mówcie, nie, złego słowa na krety od dzisiaj chyba nie powiem. Bo jednak te krety swoją robotę robią. 51, ale cena jest fatalna. No po prostu jest fatalna. O, idealnie? Nie przebiliśmy się jeszcze. Minimalnie brakło. Minimalnie, ale o, idealnie w złoże się wbijamy. Dobra. Tutaj widzę drugie złoże. Stąd też wyciągamy. No i powiem wam szczerze, teraz to jest wykopalisko. Wyciągamy tą ropkę. Wyciągamy, tylko więcej kretów trzeba nam, żeby posprawdzały te tereny. Bo naprawdę chciałbym chociaż jednego diamenta zdobyć. No kto by zresztą nie chciał, prawda? Okej, ceny rosną tutaj. Trzeba wyprzedać się trochę, bo zaraz nam się zapełni. Już się nam zapełnia. Wyciągać, bo nam się zapełnia wszystko. Tutaj muszę zwiększyć wydobycie. Ewidentnie. Przepływ rurkami musi być większy. Dolar 15, no to sorry, winę tu, to już jest cena mega picka. 18, o to już bardzo dobrze się z tym trzymamy. No i pytanie, czy tutaj aby czegoś nie ma? Tak tutaj spróbuję się tu przekopać, tu nic nie widzę, a jest ewidentnie pustka. Tutaj spróbujemy jeszcze tutaj coś namierzyć. Same kamienie. Serio. Ale biednie. Naprawdę biednie.
Wiem, że wydaje sporo kasy na te badania, ale no, sorry. Bez tych badań to ani rusz, proszę zbierać, bo ja nie chcę płacić żadnych kar. No gadziny. No kurczę, serio. Ale oni sobie słabo radzą dzisiaj. Dobra, tu mam piękną cenę, proszę stąd zabierać. Okej. No złoża super, fajnie. O i rozlałem, no nie. Nie zauważyłem. Mój błąd. Ale chyba złoża ropy są już wszystkie wyczerpane. W tym momencie, znaczy wszystkie wyczerpię. A tak powiem, tak powiem. No, zabierać. Tak, wszystkie złoża stąd wyciągniemy. Okej, kolejne wozy. Widzę, że nie wyrabiałem, trzeba więcej tutaj dociągnąć. Bo oni ciągle biorą z tych wież zamiast tanków. O, teraz tanków zaczęli zbierać. No ładnie. Dopiero teraz. A nie, dobra, to jeszcze tutaj pozwoźmy, bo tu jeszcze cena jest spoko. Oktober. Tutaj wyższa. Tak, patrzę, gdzie jest wyższa. No nie, no. Pytanie, czy oni naprawdę takie niskie ceny nam będą zatrzymać? Ale biednie. O to zarobić, to my tu nie zarobimy, powiem wam szczerze. November. Wiecie co? Nie wiem, co się dzieje, ale trzeba się wyprzedawać jednak chyba. Bo tutaj chcę zarobić trochę bonusu. Nie wiem, czy dobrze na tym robię, że zwiększyłem to, ale wydobycie chociaż chciałbym. Jakieś normalne. Mamy ostatni miesiąc, no to sorry. Wyciągać tą ropę, na żywego. No jakby tak zdążyć, to bym się wcale nie pogniewał. Oj, tu było złoże, dobra. Ale diamentu, a jest diament, no nie! Jakim prawem? Diament był tak blisko, ja takie mocne skany tam leciały. Nie widziałem, zarobki, wydatki, profit, no dobra, wyszłem na swoje. Średnia cena $1. O, do akceptowania. O, jestem nawet lepiej, dobrze, 35 tysięcy. Ale on już ma dwa diamenty, no nie. Będę się prze... I have announced to make a wish sooner than a mayor. Czyli będzie szedł na emeryturę? Mosher on my town, which will gladly sell a new stock auction. O, interesujące, czyli ten, kto da najwięcej do rozwoju. Stock auction, czyli I'm saying my share for town like auction as you take stop of becoming new mayor. Czy ja się mogę tutaj... Mogę tutaj swoje udziały? Okej, spróbujmy. Chyba przegiąłem troszkę. 25 tysięcy. No ale... bo tu szły tak udziały, czyli dobrze. Way too expensive, too fast for you. I book some next time. Nie wiem, o co chodzi. Nie wiem. Że kupiłem 2% i mi zostało 9 tysięcy. Aha, to się znowu dałem zrobić. Jestem ciekaw jeszcze jednej rzeczy, tej mayor tips. Mogę tu wskazać, give me a small tip and I will give you a great tip. Click on the employee to see more. Jestem ciekaw tych za 50 bacarons. Nie wiem, o co chodzi, ale kupię. Tip numer 10. Jeżeli chcę zrezygnować ze skanu, to muszę wyjść spoza terenu. Albo kliknąć prawie wszystkie myszy. Okej, okay, spoko. Nie, chcę kupić. Tak naprawdę chcę kupić te... Co to oznacza, natomiast nadal nie wiem, za co wydaje. I'm guessing perhaps with a non-upgrade. Copy on this new network. This can be cheaper than... aha. Connecting punks from an upgraded ring to pipes from a non-upgrading rig will copy all the upgrades of the new network. This can be cheaper than paying for upgrades separately. Nie wiem, o co mu chodzi. Naprawdę, jeżeli rozumiecie, o co chodzi w tej podpowiedzi, to dajcie mi znać. Chyba jakieś kopiowanie, ale nie wiem czego. Nie wiem czego. Drink around the rock can be cheaper than spending money on the rig upgrade.
Okej. Dobrze wiedzieć. No to zaraz przyznam, to mi się udało. I mamy kolejne. Co tu mamy? Soy space, don't forget you can use your wagons to store oil. No dobra, czyli ja no to akurat wiem, że mogę wtrzymać w magazyn tych. To już nic trudnego. I mam jeszcze dobrze the old depths upgrade to screen. If means that there are no more new updates. If a dumpster we at the depth upgrade. Aha, czyli że oni po prostu nie znajdują, czyli nie ma kolejnych złóż. Interesujące, dobra. Tip czwarty. Tak, so wait, you can levelize more. Czyli, czyli jak się obniży obraz, dobra, to już wiem. Kolejny tip. Tutaj mamy. Game handle, make sure the pipes change software upgrade for the most efficient of flow. Dobrze, ok, i dwa najtańsze, powinny być najtańsze, bo są najsłabsze, czyli zaglądać do Dafny. I tutaj mamy jeszcze kogo? Pipes on bottom of the pad also connected to oil pocket with complete captured. A ok, dobra, mamy tipy wykupione, nie wiem co mnie to kosztowało, naprawdę nie wiem, mimo wszystko, no dobra, stało się co się stało, kupuję teraz działkę. Dałem się zrobić. Przyznaję, dałem się zrobić. Dobra, biorę tą działkę. O nie, przebiła mnie. O, jak się biją o tą działkę. Tam ostra walka. Znowu mnie przebili. O nie. Nie dam się, nie dam się. Dobra, przebiłem. Przebiłem aukcję. Super, bardzo mi się to podoba. I co teraz? No to bierzemy się. Okej, okay, jakiś upgrade wyszedł do niej. Daisy zupgrade'owała coś. Spoko. Ale dobra, nie przedłużałem, zostało nam 5000 wszystkiego. Sądzę, że... Ja myślałem, że to będzie coś innego, że ja inwestując w te budynki, to rozwijam miasto, a tutaj nie. Dobrze, kopiemy, zobaczmy co nam tak naprawdę to da. Raz D. I jak najwięcej raz trzeba by zarobić, jakby nie było. Puśćmy od razu 3 skanerów i może oni coś szybko znajdą. Wiem, wydatek niepotrzebny 3, 2 mogłem zdecydowanie od samego początku. No ale zobaczymy. No, znajdzie ktokolwiek coś. O, kolega znalazł, super, już kopiemy. No. O, tu też mamy, o jak miło. Właśnie, nie zajrzałem znowu do salonu. O, ale przekopałem. Nie, najgorzej. Tak się przekopać, to już po prostu zło. Pożyczka, szybko pożyczka. 500, poproszę 500, bo nie mamy czym wozić. Nie, no coś to rozdanie nie poszło. Ewidentnie to rozdanie mi nie poszło. Dobra, tutaj. Ewidentnie źle poszło to wszystko. Spróbujmy się tutaj jeszcze przekopać. Może tutaj coś zdobędziemy. Ale tutaj już złóż tak płytko nie ma. Widzicie? To już tak nie jest tak... O, tu jest złoże, dobrze. Mamy to złoże. O, idealnie się załapałem. Idealnie wręcz. No i jeszcze tutaj kolega został. Do wydobycia. No kopiemy, szukamy. Ciekawy jestem, co tak naprawdę za diamenty jest. A tu nie mogę nic. Dobrze, wagony. Zużywamy. Spoko, zadowolony. No cena, powiem wam, nie. To rozdanie poszło mi po kościach tak słabo, że... Nie jestem zadowolony w ogóle. W ogóle nie jestem zadowolony z tego rozdania. No ale cóż zrobić. Muszę się z tym pogodzić po prostu. Oczywiście wszystko do grudnia. Tak, to wszystko do grudnia jest. Dobra, kopiemy w dół. Szukamy. Szukamy kolejnych złóż. Przydałoby się. No to 750 jest za obietnicą. Dobrze. Tutaj, no powiem. O, i się. Haha, dziękuję. I teraz muszę kupować za 750. Czy może dookoła, tak jak nam sugerowali? Nie wiem. Spróbuję tędy przejść. A, tu też. O, joj. Nie opowiem wam, będzie wesolutko. Wyprzedajcie z czego mogę. Tak, ja w ogóle kasy nie mam. To rozdanie mi nie weszło. Dobra. Przyspieszymy troszkę. I zobaczymy, co tak naprawdę nas czeka. Tutaj upgrade'uję to i zobaczymy, co nas czeka. Ceny widzę lecą na łeb na szyję. Nie poszaleję tutaj. Ewidentnie nie. No i co? Okej, mamy po dolarze. Po dolarze to już mogę sprzedawać. Proszę mi to zabierać.
Dobrze. Ty mógłbym przekopać się? Mógłbym, więc kopiemy. Mam nadzieję, że te złoża będą tego warte. Tego przekopywania się przez ten diament. O, idealnie się wbiłem. No, idealnie po prostu. Dobrze. Upgrade'ować? Ale to miało być... Dobra, nie rozumiem. Nie załapałem, o co chodzi z tym upgrade'em. Jeżeli wy wiecie naprawdę, o co chodziło z tym upgrade'em, to dajcie mi znać. Przyda się jakakolwiek informacja. A ja tymczasem puszczam krety do skanowania terenu. Może mi coś krety znajdą, ekstra, jakieś złoże. Przydałoby się, bo czuję, że będę tym razem bardzo biedny. Bardzo biedny, bardzo biedny. Dobra, na razie nic, na razie czysto. Tu są złoża, dobra, to kopiamy się. Kolejne złoże, o, idealnie się wbiło, dobra. Tu mamy 70, co trzeba rozwinąć. Ceny spadły na łeb, na szyję. Znowu, o, tu możemy się rozgałęźnić, zakupić. Bo widzę kolejne złoże, dobrze. O, i tu są piękne złoża. Tu jest jedno. I tutaj zaraz będzie obok drugie, więc też już tutaj będę kopał. Super, bardzo mi się to podoba. Złoża, o, kamień. Ale widzicie, udało mi się? Czy się nie udało? Udało się wydobywać. Haha, jednak jestem cwańszy czasami niż system. Czasami mi się to udaje. Choć cena teraz tej ropy jest fatalna. Kolejny silos. I proszę zbierać to. Halo, wagoniki. Bo mi się tu zaraz poprzelewa wszystko. Oj, tu się ładnie wkopałem. Idealnie, nawet nie zauważyłem kiedy. No i dawać krety. Krety do roboty. Krety. Nie ma kasy. Bidni jesteśmy. 94. 8, 9. Akurat dolara. Super, po dolarze mogę sprzedawać. Dolar, dolar, więcej. Dolar 13. O, dolar 16. Huhu, jaka ładna cena tu idzie. Jestem zadowolony nawet bardzo. Tylko ciekawy jestem, jak długo ta cena się utrzyma. Byłoby owocne, gdyby jak najdłużej. Oczywiście zupgrade'uję tutaj, żeby jeszcze lepiej to ściągało. Ale tutaj widzę bidnie. Skaner coś pokaże? O, jest złoże, patrz jak się schowało. Jak się tu schowało, ciekaw jestem, czy się przebije przez to wszystko. Czy tu jest kamień? Czy może uda mi się idealnie pomiędzy kamieniami? To byłoby coś. No, minimalne, panie, minimalne. No nie, nie przebije się. Chciał, nie chciał, trzeba upgrade'ować. Bijemy to. Dobra, widzę, cena spada znowu. No, słabo. Taki mega słabiks. Moje kreciki, moje drogie kreciki, mieliście mi szukać diamentów. I co? Gdzie te diamenty? Ja tu żądny. Żądny bogactwa. A wy co? Lenie. Naprawdę powiem wam, że niektóre te robociki są mega, robociki, kreciki. Kreciki, robociki są naprawdę rozleniwione. Bo ewidentnie nie widzę nic, co byłoby dla mnie dosyć wartościowego. Zwłaszcza, że cena ropy jest taka niska, ojej. To jest naprawdę niepokojące, co tu się dzieje dzisiaj. Dlaczego? Dlaczego ta cena taka niska? Już sprzedaję poniżej ceny dolara, no to jest mega słabe. Okej, dolar urosło. Oj, tutaj jest złoże. O, to jest dobra informacja dla mnie. Idealnie wręcz. Tutaj trzeba się przebić. Lepsze wciśnienie zapuścić. Dolar 18, no tak, pewnie, że to dobra cena. Okej, september mamy. Trzeba by troszkę tu jakieś upgrade'y polecić, co? Czy nie? Mam wrażenie, że ja stąd nie wydobywałem. Naprawdę, miałem wrażenie, że stąd w ogóle nie wydobywam. Dolar 5, dobra, proszę tutaj dolar 5 kierować. Dolar 3, no patrz, ja się, już się zainteresowałem i już mi... Łajdaki, smrodziaki, dobra, zrzućmy tu skany.
O, jakie tu złoże? No nie, no nie. Oktober. No nie, tu jakie złoże, słuchajcie, są. Ja tutaj się naprawdę... Dobra, trzeba wszystko wyprzedawać, co jest, bo... Sami widzicie, co tu się dzieje? No co tu się dzieje? Trzeba sprzedawać po ile jest, bo... Czy nie wyrobimy? Nie ma opcji. $9, dobra, tutaj fajnie byłoby to sprzedać. Sprzedaję jak mogę, ale już jest, mamy grudzień. O, słabe rozdanie. Nie wiem, czy dobiję do 20. A, dobra, dobiłem do 20, to chociaż tyle. O, jakie złoża, no i co, diamenty są? Nie ma diamentów. Tym razem nie było diamentów. Ale wyszliśmy na swoje. Wyszliśmy na swoje. Licytator! A, dostałeś achievement, licytator, jak miło, bardzo cieszę i nawet wyszliśmy troszkę, okej. Dobrze, 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 zadowolony. Czyli co, teraz 100 aukcjon mogę za każdym razem kupować? Jak to działa? Teraz pytanie, puszczę sobie. Aha, bo tu cena spada. Wykupił. A, czyli już wiem. Łapie za 7000 kupił. Czyli kto pierwszy kupi, ale to cena leci w dół. Dobrze, dobrze, załapałem. Mamy po 2% udziału w mojej drodze. Już wiem, że około 10 tysięcy trzeba celować. Dobrze, bierzemy Land Auction i co dalej? Gdzie bierzemy działkę? Teraz się robi coraz ciaśniej. Sądzę, że mógłbym tutaj pójść w tą stronę. Licytatora. Aha, wykupiła mnie. Oż ty, nie da się. Idźcie się sami, wykupujcie. Dobra, moje to. Mamy to. Bierzemy kolejną działkę, kolejne rejony. Jakieś upgrade'y? Cels 20 tysięcy. No kurczę, wiecie co? Te krety, speed kreta, move, move, dig faster. 12 instead of 9. O, 20, wziąć kredyt, a weźmiemy trochę kredytu. Diamentów no niestety nie mam, pożyczki weźmiemy. 20, 22 i wyjdziemy na 0, mam nadzieję. Jeszcze tutaj trzeba by zajrzeć. Cena nie spadnie poniżej 88, cena nie spadnie poniżej 93 i tutaj takie, nie, takie słabe, takie se, bym powiedział, ale kupujemy to. Lepszego kreta, jeszcze lepszego. Kreciki naprawdę dają mi fajną frajdę, więc lecimy. 2 i mamy $310 na start. Aha, niezły start, nie? Dobra. Przyspieszamy w takim razie to jeszcze bardziej. No, dałeś mi. Wow, jakie szybcy są. No patrzcie, proszę państwa. To mi się podoba, takie szybkie wydobycie. Tutaj proszę ogarnąć i tutaj proszę ogarnąć wydobycie. I szukamy ropy, szukamy złoża. Powiedz, że coś na... O, jak ładne złoże. Proszę państwa. Tutaj od razu na handel. O, i tutaj też złoże mamy. Dobrze, podoba mi się to. Podoba mi się to bardzo. Tutaj nawet mógłbym dać ten upgrade większy. Zarobimy na swoje. Zarobimy na siebie. Postaramy się przynajmniej. 98, no to już cena ładna. 99 i tutaj na tank bym zarobił. O, idealnie na tank. Po dolarze już, no jak jest po dolarze, to już jest dobrze. Już mogę kolejny wagon dokupić. Dobrze, oj, pięknie wyczyścimy te złoża. Po dolar jeden, no dobrze. Upgrade'ujemy to, bo zaraz chyba cena spadnie w dół. A może nie tak szybko, po dolarze to już jest dobra cena, bro, po 99. 98, dobra, to już jest cena niezadowalająca dla mnie. I dobra, szukamy teraz krecik. Mój drogi kreciku, sprawdź nam, czy tu coś jeszcze jest. I skaner jeszcze poleci tutaj. I jeszcze tutaj. Szybciej mi się, nie wiem dlaczego, ale mi się szybciej klika myszką niż naciska przyciski. Jak już takie mam. Dobra, mimo wszystko. Dobra, 81, 93. Jest dobrze, spokojnie. Jak na wojnie, może diamenty jakieś trafią. Miło by było. O, tutaj widzicie? Coś kolega znalazł. Uwaga. Kopiemy się. Nie wiem za czym, ale trzeba się... A, jest faktycznie. Jest złoże.
Kopiemy się, 84. No to powiem wam, drugiego tanka trzeba zainwestować. A że to nie jest takie super tanie, no to widzicie. Okej, okay, a są złoża. Faktycznie, oj, tu jest piękne złoże. 77. No zbierać to. Wyciągać, no halo. Troszkę trzeba by zarobić, bo chciałbym upgrade'ować, więc troszkę tutaj sprzedać. Troszkę trzeba sprzedać obowiązkowo. No. Sprzedajemy, sprzedajemy. Miałem trochę poniżej ceny normalnej, jaki bym sprzedał, ale muszę to mieć. Dobra, mamy to i teraz mogę już wstrzymać się z handlem. I puszczę jeszcze krecika tutaj, w te rejony. No cena, powiem wam szczerze, nie rozwala mnie w tym momencie. Ewidentnie ktoś działa na moją niekorzyść z tą ceną. Tak, spisek tamtych konkurencji. Ożwy. Dawać. No gdzie ta cena? Spisek cenowy to się nazywa. Tak. 75, 78. Aby tylko sprzedać, bo muszę opróżnić się z tych wszystkich tutaj zbiorników. 80. To bym bardziej tutaj prosił. Dobra, wyprzedajemy się z tego, co tu mamy troszkę. Już jest lepiej. Ale nadal to nie jest wszystko, co bym chciał. Puścić więcej kretów. O, pewnie, że więcej kretów. Niech tam szukają złóż. Po to są zatrudnieni tutaj. Tu mamy kamień. 59. O, możemy się wyprzedawać? O, dobrze. Po dolarze będzie? Tu mamy złoże. O, jakie piękne złoże tu jest. Proszę państwa, to jest piękne złoże. 59, no minimalnie do dolara. Minimalnie. A, tu jest kamień, nie przebije się, nie ma opcji. A, czyli trzeba było zabridować, by ocenić siły. Tutaj, po 53, dobrze. Tu krecików mi ewidentnie brakuje. Nie widzę, co tu się dzieje. Pasowałoby się dowiedzieć, jak przeskanują. Sito robię z tych rejonów, jak widzicie. Mega, mega, mega sito. O, jest złoże. Mówiłem, że tu coś znajdę. To tutaj muszę upgrade'ować ewidentnie to. I kopiemy się. Kopiemy się, nie ma innego wyjścia. Okej, okay, zbieramy. O, jakie, ile kamienia tutaj. Ojej. To przebić się przez to złoże, to powiem wam grubo. No przebij się, gościu. Okej, mamy to. Spoko. Ale wydaje się dosyć pusto, powiem wam szczerze. W tym momencie mało tych złóż. Może bym tu skana puścił. Może coś mi podpowie. Pusto? Łe, ale naprawdę pusto. Upgrade'uję tutaj, lepsze wydobycie. 90, dobra, sprzedajemy, sprzedajemy, co tam mamy. Jeszcze jednego puszczę tutaj. Wyciągamy ile się da, no ale sami widzicie, jak jest. Dobrze, że te wozy mam upgrade'owane, to chociaż szybciej wożą, a czyli więcej mogą wziąć ze sobą. Mam już oktober, ojej, już oktober jest. Gdzie ja tu się sprzedam z tym wszystkim? Wyprzedajemy się, wyprzedajemy się. Ogólnie teraz widzę, że nie idzie się w... Nie wiem, jakoś te rozdania naprawdę w tym odcinku o wiele gorzej mi idzie. Tak jakbym po prostu faktycznie nie mógł wyciągnąć tego wszystkiego. Jeszcze ceny takie fatalne. Nie wiem, z czegoś to bierze. Niby 17 tysięcy zrobiliśmy, no ale sorry. No patrz, tutaj jeszcze jest ropa, tu... Okej, tu się skończyła, tu jeszcze jest. No to z czym do ludzi? Po dolarze 98. O, ta ropa tutaj, no to nie wyciągnę w życiu. I na pewno gdzieś jest złoże. Na pewno gdzieś złoże jest. Seriously? To było ostatnie złoże? Aaaa!
Dobra, zarobiliśmy 17 tysięcy, no ale serio? Cena średnia... O jest. Masakra. Powiem wam szczerze, nie jestem mega... Dobra, zarobiłem najwięcej, no ale cóż z tego, jak nie jestem zadowolony. Dobra, kupmy w takim razie. Zawalczmy jeszcze o aukcję. Czy może tutaj kupimy działkę? Raz, dwa, trzy, cztery. Nie, działek to jeszcze jest. Dobra, spoko. Więc ewidentnie jeszcze zawalczymy o działkę tutaj. Spróbujmy. Gdzie? A, 3%. Tu mamy już za 3000. Dobra, spróbujmy. Tak, 10 tysięcy jestem w stanie dać. Ja już kliknąłem właśnie. Kurczę, kto kupił? Gościu. Gościu, no kurczę, ja już właśnie w tym momencie kliknąłem. No nie. Ale nas zrobił. Ale nas zrobił. Ach, dobrze. W takim razie, jeżeli wam się odcinek podobał, zapraszam was do łapkowania, do subskrypcji i do polecania, moi drodzy. Pamiętajcie, aby kliknąć tą łapę, żeby jeszcze lepiej ten kanał się rozwijał i jeszcze lepsze gry były na tym kanale. No i żeby jeszcze was więcej było, zapraszam was do subskrypcji. Natomiast za dziś wam ogromnie dziękuję, trzymajcie się ciepło, pozdrawiam was, Stanio. Hej, hej!